Czy twoje małżeństwo właśnie dobiega końca, twój mąż lub żona chce wziąć rozwód, a może twój długoletni związek właśnie się rozpadł i jedyne, co Was łączy, to wspólne dzieci lub praca? Na tym nagraniu przedstawię ci cztery kroki do odzyskania Twojego związku, nawet jeśli już doszło do rozstania, czy nawet rozwodu. To właśnie dzięki tym czterem krokom razem z moim zespołem psychologów udało się już uratować tysiące par po rozstaniu. No muszę powiedzieć, że nie wierzyłem w to, ale no. To się stało, także no teraz mamy super kontakt, planujemy sobie wakacje. Teraz jest super w zasadzie, no można powiedzieć, że jest dużo lepiej niż przed, przed rozstaniem. No martwiłam się, że mi to nie pomoże, jeżeli zrobi się wszystko odpowiednio, jeżeli rzeczywiście trzyma się tych wszystkich zasad, niezależnie od sytuacji, a sytuacje są różne, to myślę, że tak 70% powodzenia to ma. Krok pierwszy. Jedną z takich podstaw, najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić już od samego początku, jest wyrównanie równowagi zaangażowania między Tobą a Twoim partnerem. Już na samym początku trzeba będzie naprawić najważniejsze błędy, które najczęściej zdarzają się po rozstaniu, takie jak proszenie o powrót, przekonywanie i obiecywanie zmiany, czy wręcz obrażanie się na Twojego eks albo wzbudzanie poczucia winy. A może jeszcze dodatkowo nie dawaj żadnej przestrzeni Twojego ex i to Ty ciągle pisałeś i szukałeś kontaktu, nawet jeśli nie dostawałeś nic w zamian. Takie zachowania nie tylko nie działają, bo nie ma takich słów, które możesz wypowiedzieć, żeby natychmiast przekonać tą osobę do siebie. Wręcz przeciwnie, gonienie za tą osobą, czy pokazywanie dowolnego rodzaju desperacji, będzie bardzo mocno odpychało od ciebie tą osobę. Jeśli twój partner widzi, że gdyby tylko chciał, to w każdej chwili może do ciebie wrócić, to nie będziesz atrakcyjny dla tej osoby i ten powrót nigdy się nie wydarzy. I właśnie to najmocniej trzeba zmienić, właśnie w tym pierwszym kroku. Pozwól, że pokażę Ci, jak ważna jest zmiana tej podstawy i naprawa tej równowagi zaangażowania między wami na podstawie historii jednego z naszych podopiecznych, Mariusza. Mariusz był w bardzo długim związku i rozstał się ze swoją partnerką, kiedy razem mieszkali za granicą, razem cały czas wynajmowali mieszkanie, i mimo tego, że się rozstali, to nadal dla wygody i oszczędności nadal pozostawali w tym samym mieszkaniu, więc Mariusz miał naprawdę spore szanse. Jednak kiedy Mariusz zgłosił się do naszego programu, to już było aż pół roku po rozstaniu, pół roku mieszkania razem. I przez cały ten czas Mariusz cały Czas prosił o kolejną szansę, mówił jak bardzo mu zależy, pokazywał jak bardzo się starał i nic to nie dawało. Cały czas odbijał się jak od ściany. W zasadzie im dłużej tak robił, tym większą niechęć czuł od swojej byłej partnerki. Natomiast, kiedy Mariusz wszedł do programu i dostał plan działania, to pierwszym krokiem było właśnie naprawienie tej równowagi zaangażowania. Więc już po miesiącu odcięcia się od proszenia, przekonywania i zrezygnowania totalnie z jakiejkolwiek desperacji, już po miesiącu Mariusz zobaczył pierwsze oznaki zainteresowania w stylu. To może coś razem obejrzymy. Natomiast dzięki temu, że Mariusz bardzo dobrze też zareagował na te pierwsze oznaki zainteresowania i nie poleciał za to w ciemno, tak jasne, już teraz będziemy oglądali codziennie wieczorem coś, tylko wręcz. Pokazał też wtedy trochę dystans, to wtedy to potyczyło się wręcz lawinowo. Z taki powoli, 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 nagle no, coraz większego zainteresowania i półtorej miesiąca, to jest jeden z naszych rekordzistów po tym, jak przed wszedł program, do programu, już odzyskał swoją ex i znowu byli razem. I jeszcze zaznaczę, że w tej sytuacji w ogóle nie używaliśmy zasady zero kontaktu, no bo Mariusz nie mógł uciąć całkowicie kontaktu, bo cały czas razem mieszkał ze swoją ex, i właśnie dlatego, że ten kontakt był dość intensywny i bardzo szybko jego ex zobaczyła tą zmianę, to właśnie dlatego tak szybko. Można było zauważyć konkretne efekty. I to jest oczywiście tylko jedna historia, natomiast podobnych sytuacji przerobiliśmy już naprawdę tysiące przez ostatnie kilkanaście lat, i to zawsze działa tak samo. Kiedy tylko Twój partner poczuje, że przestajesz na niego czekać, nie jesteś na wyciągnięcie ręki i w każdej chwili on czy ona może Cię stracić, to właśnie wtedy stajesz się dużo bardziej atrakcyjny i naturalnie ten partner będzie też dużo bardziej ciekawy tego, co się u Ciebie dzieje. Będzie milszy, będzie lepiej reagował na kontakt z swojej strony i może w końcu zacznie sam też inicjować kontakt i pokazywać coraz więcej zainteresowania. A w tym pierwszym kroku to właśnie o to chodzi. Ten proces stawania się wyzwaniem dla twojego ex najczęściej trwa od miesiąca do dwóch i to zależy od tego jak dużo błędów wcześniej popełniłeś oraz jak dużo kontaktu aktualnie masz z twoim ex. Krok drugi. Drugim etapem jest podniesienie twoich umiejętności związkowych i praca nad twoją szeroko rozumianą atrakcyjnością. Powrót do twojego partnera ma sens tylko wtedy kiedy naprawdę zrozumiesz co nie działało przed rozstaniem i poprawisz to. Pozwól, że potęgę tego kroku pokażę Ci na przykładzie naszej podopiecznej Anity, która ukończyła nasz program około pół roku temu. Anita była 11 lat w związku, ma ze swoim partnerem dwójkę dzieci, no i niestety ich związek od dawna był w kryzysie. Najgorzej było po urodzeniu drugiego dziecka, bo właśnie wtedy pojawiło się dużo więcej kłótni i wrogości. Kiedy Anita się do nas zgłosiła, było już 4 miesiące po tym, jak jej mąż złożył pozew o rozwód i się wyprowadził. Tutaj akurat w ogóle nie było problemu z byciem wyzwaniem, bo dużo wcześniej, przed tym, jak dowiedziała się, że jej mąż chce rozwodu, Anita sama się zastanawiała, czy to nie jest dobry pomysł. No i w ogóle nie pokazywała mu zainteresowania, desperacji, po prostu przystała na to i nie prosiła o żadną kolejną szansę. Tutaj jednak problem był zupełnie inny. Praktycznie przy każdej wizycie, przy okazji opieki nad dziećmi, Anita czuła od tego męża ogromną wrogość i regularnie, często wybuchały wręcz awantury. Według Anity, to jej mąż cały czas ją atakował, a ona tylko się broniła. Dlatego już na samym początku od wejścia do programu takim naszym priorytetem było nauczenie Anity, jak rozbraniać te ataki i niwelować tą wrogość, która tam się nabudowała od lat, i to głównie przez trening antydefensywności. Anita przeszła nasz trening, skorzystała z konsultacji, no i co najważniejsze, że miała okazję cały czas ćwiczyć nabyte umiejętności, bo cały czas regularnie widywała się ze swoim mężem. No i teraz podajmy przykład. Kiedy mąż zobaczył się z Anitą i rzucił taki wrogi tekst no tak, jak zwykle 5 minut spóźniono. Pierwszym zadaniem Anity było Powstrzymanie takiej wrogiej kontrreakcji, w stylu nie 5 minut, tylko 3 minuty, albo mówi ten, kto dwa tygodnie temu spóźnił się pół godziny. Teraz Anita już wiedziała, że takie reakcje tylko podsycają kłótnie i to do niczego dalej nie prowadzi. Zamiast tego była antydefensywna, czyli komentowała coś w stylu: Aj, faktycznie, sorry, masz rację, muszę zacząć wcześniej wyjeżdżać. I tego typu postawa zatrzymywała te kłótnie w samym zarodku. To oczywiście nie było łatwe i nie udawało się za każdym razem, ale ze spotkania na spotkanie było coraz lepiej i było coraz mniej wrogości. I co ciekawe, ostatecznie w tym przypadku i tak doszło do rozwodu, natomiast już dwa tygodnie po rozwodzie doszło do pierwszego zbliżenia z mężem, a już miesiąc po rozwodzie bąż znowu wprowadził się do Anity. Niestety w szkole nie uczymy się tego, jak prowadzić szczęśliwy związek do końca życia. Nikt nas nie uczy zarządzania konfliktami, dbania o przyjacielską więź czy pilnowania równowagi i zaangażowania. Nasza metoda odzyskiwania Działa tak dobrze. Przede wszystkim dlatego, że wszystkich naszych podopiecznych przyciskamy przez takie kompleksowe programy i ćwiczenia treningowe, które uczą tych wszystkich najważniejszych kompetencji związkowych, tych umiejętności niezbędnych do tego, żeby prowadzić szczęśliwy związek do końca życia. Zostałem się bardziej otwarty, ważniejszy, łatwiej mi się rozmawia z ludźmi. Jest dużo tych materiałów, dużo ćwiczeń, ale jeżeli to się przebrnie, to naprawdę efekty są. Pomalające. Cały nasz program treningowy jest rozpisany na 3 miesiące kursów i codziennych ćwiczeń. Teraz w takim krótkim nagraniu nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć czego dokładnie musisz się nauczyć. Natomiast chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ta głęboka praca nad sobą to jest absolutny fundament każdego powrotu, który kończy się sukcesem. Bez tej pracy powrót nie tylko jest dużo trudniejszy, ale nawet jeśli uda ci się odzyskać EX, właśnie dlatego że staniesz się na przykład tylko wyzwaniem, ale nie wyciągniesz wniosków, to jest duża szansa, że po paru miesiącach wrócisz do punktu wyjścia i znowu się rozstaniecie. Jeśli chcesz realnie odzyskać ten związek, to naprawdę musisz się zmienić i Twój ex musi to zobaczyć. Oczywiście oprócz samych umiejętności związkowych warto także pracować nad swoją szeroko rozumianą atrakcyjnością, na przykład nad swoją pewnością siebie, czy nad umiejętnościami prowadzenia ciekawej rozmowy. No i właśnie dlatego każdy nasz podopieczny przechodzi także równolegle przez program głębokiej, osobistej metamorfozy. I teraz, co jest bardzo ważne, zarówno krok pierwszy, czyli dostawanie się wyzwaniem, jak i krok drugi, czyli pracy nad sobą i nad umiejętnościami związkowymi, to wszystko musi się dziać w jednym czasie. Krok trzeci. Kolejną taką równoległą rzeczą obok stawania się wyzwaniem i pracy nad sobą jest jeszcze niszczenie przeszkód logicznych, które mogą blokować twojego ex przed powrotem do ciebie. Inaczej mówiąc, trzeba atrakcyjnie pokazać twojemu ex, że się zmieniasz i że pracujesz nad sobą i trzeba to zrobić naprawdę subtelnie. Przykładowo, jeśli jedną z takich głównych przeszkód, dla których eks się z tobą rozstał, był jakiś nałóg, na przykład alkoholizm, pracoholizm albo zależnienie od hazardu, to nie możesz powiedzieć swojemu ex coś w stylu: "Wiesz co, słuchaj, jestem teraz w takim programie terapeutycznym, już zrozumiałem, co jest ze mną nie tak, pozbyłem się do, do tego nałogu, teraz wróć do mnie". To tak po prostu nie działa. Coś takiego nie ma prawa zadziałać, bo przestajesz być wyzwaniem, a Twój ex nie może pragnąć czegoś, co już ma. Ale poza tym, dopóki Twój ex widzi, że ciągle chcesz wrócić, to do tego też nie jesteś wiarygodny w tym, co mówisz. I ta cała Twoja zmiana też nie jest wiarygodna. W takich sytuacjach Twój partner najczęściej będzie myślał, że Ty po prostu chcesz pokazać, że się zmieniłeś, ale jak tylko wrócicie do siebie, to wszystko znowu wróci do normy. Pozwól, że zobrazuję Ci potęgę tego zjawiska, które teraz działa na Twoją niekorzyść, na przykładzie sprzedawcy samochodów. Wyobraź sobie, że idziesz do. Komisu i oglądasz Mercedesa klasy S i zadajesz sprzedawcy trochę pytań. Czy to auto kiedyś miało jakąś słuczkę? W ile sekund rozpędza się do setki? Czy nic się w nim nie psuje? W interesie tego sprzedawcy jest zachęcić cię do zakupu, więc pewnie wiesz, że te odpowiedzi no, nie są jakoś najbardziej wiarygodne. Natomiast teraz wyobraź sobie, że w pierwszym zdaniu już ten sprzedawca mówi ci, że to auto jest już sprzedane. A dopiero potem odpowiada ci na te pytania. No i w momencie, kiedy wiesz, że nie możesz kupić tego auta. To nagle w jednym momencie ta sama osoba staje się totalnie wiarygodna. Teraz ten sam sprzedawca nie ma żadnego interesu, żeby cię okłamywać czy nawet koloryzować. No i właśnie dlatego najbardziej wiarygodny i najbardziej atrakcyjny będziesz właśnie wtedy, kiedy w kontakcie z twoim ex ta osoba sama będzie widziała twoją zmianę. Między wierszami będzie się dowiadywała, że sporo się uczysz i dużo nad sobą pracujesz, ale jednocześnie nie będzie czuła nad sobą żadnego ciśnienia tego, że chcesz wrócić do tej osoby. Dlatego w tym kroku w naszym programie po pierwsze z pomocą naszego psychologa trzeba będzie zidentyfikować, jakie przeszkody logiczne mogą blokować twojego eks przed powrotem do ciebie, a po drugie trzeba będzie zaplanować plan wykorzenienia tych wszystkich przeszkód i zakomunikowania tego twojemu ex. Krok czwarty. Dopiero czwartym etapem w całej tej strategii będzie umiejętne zintensyfikowanie, tego kontaktu i odnowienie twojej znajomości. Ten krok jednak nie będzie miał najmniejszego sensu, dopóki nie przygotujesz sobie gruntu pod odnowienie tej znajomości właśnie dzięki tym trzem pierwszym krokom, które już opisaliśmy. To właśnie dzięki temu, że twój ex zobaczy, że już nic nie chcesz od tej osoby, nie wieje od ciebie żadną desperacją i jednocześnie mocno nad co pracowałeś, zmieniłeś się, to będzie dużo bardziej otwarty na kontakt, kiedy w końcu zaczniesz go intensyfikować albo wielokrotnie sam zaczniesz podejmować pierwsze próby kontaktu w twoim kierunku. Dopiero kiedy zaczniesz widzieć pierwsze oznaki zainteresowania po stronie twojego ex, nadejdzie w końcu czas, żebyś też sam dawał coraz więcej od siebie, prowadził coraz dłuższe rozmowy czy wręcz spędzał czas z ex sam na sam. Ten ostatni etap to jest bardzo delikatny proces, w którym cały czas trzeba będzie posuwać tą znajomość do przodu i jednocześnie obserwować, czy wszystko idzie dobrze i czy twój ex dobrze reaguje na twoje ruchy. I co jest bardzo ważne, powrót do ex musi, podkreślam, musi być procesem, a nie wydarzeniem. To nie może się wydarzyć w ciągu jednej nocy, jednej Godziny, to musi się rozciągać trochę tak, jakbyście się znowu zaczynali spotykać od pierwszej randki. Jeśli za wcześnie zapytasz, czy wrócimy do siebie, albo nawet w bardziej subtelny sposób pokażesz, jak bardzo ci już zależy, to możesz bardzo zaburzyć ten proces i zrobić ogromny krok wstecz, nawet jeśli wcześniej wszystko szło w dobrym kierunku. Ale nie martw się, tutaj też masz pełne nasze wsparcie i indywidualne prowadzenie na konsultacjach. Teraz już wiesz, na czym polega nasza metoda. Pytanie brzmi, czy to też może zadziałać w Twoim indywidualnym przypadku. Może Popełniłeś już tak dużo błędów, że twój ex totalnie się od Ciebie odciął. Może twój ex jest już w innym związku i sytuacja wydaje się naprawdę wyjątkowo trudna? A może masz jeszcze jakieś inne wątpliwości? No i właśnie dlatego, że każda sytuacja jest inna, prowadzimy indywidualną kwalifikację do naszego programu, w której oceniamy, czy w ogóle możemy Ci pomóc. Takim pierwszym krokiem aplikowania do naszego programu jest wypełnienie krótkiego formularza, w którym poprosimy Cię o odpowiedzenie na kilka pytań. Tuż potem dostaniesz zaproszenie do umówienia pierwszej bezpłatnej rozmowy z naszym konsultantem. I to właśnie podczas tej rozmowy ocenimy, czy w ogóle masz szansę odzyskać ten związek i czy nadajesz się do naszego programu. Żeby dostać się do naszego programu musisz spełniać trzy warunki: po pierwsze, twoja sytuacja musi być rokująca i właśnie to oceni nasz konsultant po pierwszej rozmowie. Po drugie, musisz być w stu procentach pewny, że chcesz wrócić do tej osoby, że to jest właśnie tak wartościowa osoba, o którą warto walczyć. No i po trzecie, musisz być przygotowany na przejście takiej głębokiej osobistej metamorfozy i codziennie przerabianie co najmniej przez pół godziny naszych kursów i materiałów. Oprócz tego, musisz być też gotowy na inwestycję finansową. Koszt naszego programu jest porównywalny do ceny dobrej klasy telewizora. Jednak ten koszt możemy rozbić także na raty. Dokładną cenę poznasz podczas rozmowy z konsultantem. Jeśli jesteś pewny, że chcesz ratować ten związek, ale jednocześnie chcesz inwestować w siebie i pracować nad sobą, to już teraz kliknij w link pod tym nagraniem i aplikuj do naszego programu. Skorzystanie z tego programu jest esencją powiedzenia, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie tylko dajesz sobie maksymalnie duże szanse na odzyskanie tego związku, ale kiedy już go odzyskasz, to ta relacja będzie jeszcze lepsza niż przed rozstaniem, i to właśnie dlatego, że włożyłeś w pracę w siebie i pracę w zdobycie umiejętności związkowych często dostajemy też pytanie o to jaką nasz program ma skuteczność. Nawet jeśli dostaniesz się do programu i powiemy ci, że masz szansę, to mimo wszystko musisz liczyć się z tym, że to po prostu może się nie udać. W relacjach damsko-męskich jest mnóstwo zmiennych, które nie zależą ani od ciebie, ani od nas. Dlatego podejmując decyzję o tym, czy w ogóle wejdziesz do naszego programu, rozważ te kilka rzeczy. Jeden Licz się z tym, że wchodząc do naszego programu będziesz miał tak od 20 do 70% szans na odzyskanie Twojego związku. Dokładnie nie wiadomo. Natomiast bez naszej pomocy masz tak od 1,1% może do 2% szans na to, że samo jakoś wyjdzie. Dlatego decyzja o tym, czy wejść, czy nie wejść do naszego programu terapeutycznego, to jest raczej decyzja o tym, czy w ogóle chcesz walczyć o ten związek, czy nie. Jeśli jesteś pewny, że chcesz walczyć o tę relację, że to jest miłość twojego życia, to jesteśmy twoją największą nadzieją, największym zasobem, który możesz wykorzystać. Bez skorzystania z tej profesjonalnej pomocy najprawdopodobniej zwyczajnie szkoda twojego czasu i energii na odzyskiwanie tej znajomości. Trzeba to zrobić albo dobrze, albo wcale. Dwa. Najmocniej o Twoich szansach decyduje to, jak mocno zaangażujesz się w cały rozwój i jak skrupulatnie będziesz wdrażał naszą strategię. Zdarzały się już takie osoby, które ledwo, ledwo kwalifikowały się do naszego programu i wprost mówiliśmy im: Słuchaj, OK, możemy Cię wpuścić, bo widzę, że Ci bardzo zależy, ale szanse są raczej małe. Ale mimo tego te osoby na maksa angażowały się w rozwój, na maksa trzymały się planu i dobrze realizowały tę strategię, i mimo wszystko udawało im się odzyskiwać ten związek, mimo startu ze, z bardzo złej sytuacji. Stąd ważny wniosek: ogromnie dużo zależy od Twojego podejścia i zaangażowania się w ten program. 3 Wchodząc do tego programu, masz absolutną pewność, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby uratować ten związek, być może nawet uratować całą Twoją rodzinę. Nie korzystając z naszej pomocy, potem latami możesz się zastanawiać, co by było, gdybym jednak wtedy skorzystał z pomocy profesjonalistów. Natomiast działając z nami, bierzesz swój los w swoje ręce. Cztery. Nie da się żałować decyzji o wejściu do programu. W najlepszym wypadku bardzo dużo się nauczysz, odzyskasz związek i oboje będziecie dużo bardziej szczęśliwi niż przed rozstaniem. W najgorszym wypadku przejdziesz głęboką osobistą zmianę, będziesz dużo atrakcyjniejszy i dużo bardziej pewny siebie, i do tego kolejny Twój związek będzie o niebo lepszy. Naprawdę trudno jest o lepszą inwestycję pieniędzy niż inwestycja w swój własny rozwój. Dlatego decydując się na współpracę z nami, naprawdę nie ma czarnego scenariusza. Dlatego już teraz kliknij link pod tym nagraniem i aplikuj do naszego programu. Pozwól, że powiem Ci jeszcze o dwóch najczęstszych pułapkach, jakie na Ciebie czekają. Pierwszy błąd działanie na własną rękę. W przypadku odskiwania X po prostu nie warto samemu próbować, bo masz znikome szanse. Pozwól, że to wyjaśnię. Jeśli chciałbyś schudnąć albo nauczyć się jakiegoś języka, to spokojnie możesz próbować sam. Oczywiście, nawet w takich sytuacjach zatrudnienie eksperta. Pewnie bardzo przyspieszy Twoje postępy, ale nie jest absolutnie niezbędne. Na takie tematy jak chudnięcie czy nauka języka, w internecie jest mnóstwo dostępnej wiedzy i do tego jeszcze latami możesz wracać do tego tematu, wielokrotnie podejmować próby i zawsze masz takie same szanse. Jednak w przypadku odzyskiwania EX jest zupełnie inaczej. Tutaj masz wąskie okno czasowe na działanie i ten czas jest naprawdę bardzo ważny. Jeśli w ciągu kilku miesięcy po rozstaniu nie udać się odzyskać Twojego byłego Partnera, to jest duża szansa, że będzie pozamiatane na zawsze. A do tego, co gorsza, im więcej próbowałeś, tym trudniej jest za każdym kolejnym razem. I co najgorsze, w dużych emocjach nasza intuicja podpowiada nam fatalne rzeczy. Bardzo łatwo jest popełniać błędy i tylko coraz mocniej odpychać od siebie tą osobę. I do tego jeszcze prawie nigdzie nie ma rzetelnej wiedzy na ten temat, i większość tych internetowych porad jest nieskutecznych, a czasami wręcz szkodliwych. Dlatego skorzystanie z profesjonalnej pomocy to twoja ostatnia deska ratunku. Jedyne pytanie, jakie musisz sobie zadać, brzmi: czy w ogóle chcesz odzyskać eks? Jeśli tak, to koniecznie aplikuj do naszego programu, pomożemy ci. Natomiast bez tej profesjonalnej pomocy zmarnujesz tylko czas i nerwy, bo działając na własną rękę, masz marginalnie niskie szanse. I teraz drugi błąd zwlekanie z decyzją. Jeśli to wszystko, co usłyszałeś, ma dla ciebie sens, czytałeś opinie o nas, to musisz działać jak najszybciej. Najgorsze, co możesz zrobić, to ciągle się wahać, zastanawiać i odwlekać tą decyzję coraz dłużej. Wielu ludzi wręcz paraliżuje decyzję o wydaniu kilku tysięcy złotych, i przez to zwlekając tą decyzją, Tygodniami, czy wręcz miesiącami, aż w końcu jest za późno. Dlatego jeśli jesteś pewny, że chcesz walczyć o miłość swojego życia, albo wręcz o rodzinę, to nie czekaj ani chwili dłużej i już teraz kliknij w link pod tym nagraniem, albo wejdź na stronę instytutzwiązków.pl i aplikuj do naszego programu. Trzymam kciuki, żebyś dobrze wypadł na rozmowie kwalifikacyjnej. Do usłyszenia. Robert Marchel.